Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku o stabilnej wersji Blendera 2.8 zajmę się zagadnieniem modelowania odzieży. I właśnie na poczet dzisiejszego poradnika wymodelowałem sobie przy pomocy narzędzi Blendera taki oto realistycznie wyglądający kaptur. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten proces postępował i z jakich narzędzi Blendera skorzystałem, to zapraszam do oglądania poradnika. No i oczywiście wszystko muszę zacząć od tego, że na scenę dodam nowy obiekt, będzie to Cube i Cube'a lekko zmodyfikuję w trybie edycji, dodam tutaj subdywizji, z Cube'a zrobię kulkę, GZ przemieszczę do góry, tutaj wyłączę może tryb edycji proporcjonalnej. No i co? I dokonam kilku przekształceń. I zaznaczę te wierzchołki, tu je przemieszczę wyżej. Ten wierzchołek X. Usunę tutaj te twarze, te trzy, może tu tak sobie przemieszczę. No i co? Jeszcze tutaj na tym elemencie dodam takie ścianki, wyekstruduję. Przy pomocy tyczki lub tuż spłaszczę dół, skala X. Teraz zaznaczę tą pętlę. Skala X. Tak. I może ten wierzchołek i ten, te boki, skala X. Dobrze. I mam oto taki kaptur wymodelowany, może jeszcze tak nie do końca, bo tutaj je wyciągnę sobie wierzchołek, tak żeby to był taki kapturek. Dobrze. Teraz do obiektu dodam modyfikator, modyfikator subdywizji. Zagęszczę kształt, czy może zagęszczę siatkę 3D. Zobaczę, jak to wszystko wygląda. Tak, dobrze. No i widzicie, tak się spieszyłem, że sobie tutaj nie usunąłem tych poligonów z dołu. No ale cóż. X, już je usuwam. O, otwieram tutaj element. Tak. No dobrze, niech będzie. Powiedzmy, że kaptur jest zrobiony z grubsza i co? I tutaj zatwierdzam modyfikatory. Teraz mam już siatkę mesza taką bardziej rozbudowaną. Wyłączę sobie tutaj tą widoczność tego. Usunę sobie tutaj te twarze, więc tu zrobię takie rozcięcie.
Te twarze usunę. No i tu też takie wycięcie zrobię. Teraz, żeby to było symetryczne, no to symetria względem osi x plus do x minus. No i powiedzmy, modernizację obiektu mam zakończoną. No i teraz rozpocznie się już taka, można powiedzieć, główna część tego poradnika. Wyświetlę wszystkie obiekty na scenie i spróbuję tworzyć symulację. Żeby stworzyć symulację w Blenderze, a więc użyć innej techniki związanej z modelowaniem, no to muszę wejść do panelu fizyki. Tu mam panel fizyki i do zaznaczonego obiektu przypisać odpowiedni rodzaj materiału. I tym materiałem będzie tkanina. I teraz, jak widać, ukazuje nam się ikonki, że mogę włączyć sobie na linii czasu animację automatyczną, no i powinien proces symulacji tkaniny postępować. No nie postępuje, dlatego że tkanina na swojej drodze nie napotkała żadnego oporu. Bo tutaj jest jeszcze jedna zakładka kolizji. Nie ma materiałów kolizyjnych, nie ma na czym się zawiesić, oprzeć. A więc teraz zaznaczam sobie głowę modelki, wyznaczam tutaj ją jako obiekt kolizyjny, zaznaczam maskę, wyznaczam maskę jako obiekt kolizyjny, no i również ten przewód, ten wężyk wyznaczam jako obiekt kolizyjny. I teraz jak puszczę animację, no to widzicie, że jest wszystko ok. O, i tak to wszystko wygląda. Co jeszcze mogę zrobić, żeby ta animacja wyglądała dużo, dużo lepiej? Jak wejdę do panelu, zaznaczę obiekt materiału, wejdę do panelu fizyki, to tutaj mam mnóstwo różnych zakładek z ustawieniami. I my praktycznie, czy ja praktycznie tych ustawień, można powiedzieć, domyślnych nie będę tutaj zmieniał, ale zwrócę uwagę na takie dwa główne aspekty. Pierwszy aspekt to jest taka zakładka kształt. Mogę tutaj na tym obiekcie formować określone obiekty, znaczy zaznaczyć określone grupy wierzchołków. No powiedzmy, że zaznaczę sobie tutaj wierzchołek na środku. O, może przejdę do zaznaczenia wierzchołków i zaznaczę tutaj ten wierzchołek jeden, tak? Albo nawet, tak, jeden wystarczy. O, ten. Wejdę do zakładki obiekt data i utworzę nową grupę wierzchołków. I tą grupę wierzchołków nazwę na przykład pin. To od pineski. I oczywiście ten wierzchołek wyznaczony na biało przypiszę do tej nowo utworzonej grupy pin, a więc muszę tutaj użyć tego klawisza, przypisać wierzchołek. Wierzchołek został przypisany. Teraz przejdę do trybu, do panelu fizyki, przejdę do zakładki kształt, o tej, kliknę tutaj, no i sobie tą grupę tutaj przypiszę na stałe. I teraz zobaczcie, jak będzie wyglądała animacja, że ten wierzchołek tutaj wyznaczony, on będzie, powiedzmy, podwieszał cały ten oto falujący materiał. I teraz, o, jeszcze może inaczej to pokażę, żebyście to widzieli bardziej precyzyjnie, a więc G0, ja sobie to wszystko przesunąłem do góry. No i teraz patrzcie, odpalam animację i na tym wierzchołku będzie zawieszona cała ta, a więc powstanie mi tutaj taka szmatka. Co się dzieje przy tej animacji? Tutaj widzicie, że ten proces nie postępuje tak, jak powinien postępować i gdzieniegdzie
tkanina przenika sama przez siebie. O, ta jak tutaj. Dokładnie tu przechodzi. I to jest niepożądane zjawisko. I żeby tego zjawiska przenikania nawzajem się tkaniny uniknąć, trzeba włączyć dodatkową opcję autokolizji tkaniny. I to jest ta opcja dostępna tutaj pod tym guzikiem. Włączam ten guzik, autokolizja, cofam się i jeszcze raz generuję animację. Ona może być generowana wolniej, ale będzie przebiegała za to dokładniej. I tutaj nie dojdzie do, widzicie, tutaj dojdzie do tak zwanej autokolizji, po prostu będzie jedna ścianka odbijała się od drugiej i będzie tworzył się inny układ, bardziej realistyczny układ modelowania, czy można powiedzieć symulacji tego obiektu z tkaniny. Dobrze. No to teraz powiedzmy wracamy. GZ. O, to sobie ustawiam. Już tą grupę wierzchołków zatrzymam. Przynajmniej ten jeden wierzchołek graniczny, on mnie będzie tutaj pilnował, żeby mi się tutaj nic nie zsuwało. O, i bardziej się dopasowało do twarzy modelki. Dobrze. To mam tak. Jest. OK. I teraz, żeby cała ta animacja wyglądała bardziej realistycznie, no to muszę przejść do zakładki z modyfikatorami i dodać modyfikator, który zagęści nam siatkę, a więc znany Wam modyfikator subdywizji. I teraz pierwszy modyfikator tkaniny, a więc ten modyfikator symulacyjny tutaj po prawej stronie i drugi modyfikator subdywizji, który zagęszcza nam siatkę. Taki stos mam zbudowany. I teraz uruchamiam animację. Popatrzmy, co się będzie działo. Po prostu wszystko jest wygładzone, ale nic się nie zmienia. No po prostu ten modyfikator poniżej wszystko nam ładnie wygładza, ale jeszcze można powiedzieć, ta tkanina tak mało spektakularnie wygląda. Żeby ta spektakularność została podniesiona, to po prostu zamienię sobie kolejność tych modyfikatorów. I ten modyfikator subdywizji dam do góry, ale może na początek to ja tutaj sobie zjadę z podziałem na 1, żeby tak nie obciążać procesora i zobaczę kontrolnie, jak mi to będzie się prezentowało wszystko. I teraz już widzicie, bardziej ta symulacja jest dokładna. Tu się robi takie fajna fałda i tak to wygląda. Tu fajnie wybijają się takie elementy. No i teraz powiedzmy, że ja się tu przeniosę do widoku z boku, z tyłu i zobaczcie, jak to teraz fajnie wygląda. Dobrze. Jest to dobrze. No to co? To zrobię jeszcze jeden podział i czekam na wynik. Będzie to dłużej trwało, ale będzie bardziej spektakularnie wszystko wyglądało. Nawet można powiedzieć, że tutaj już za spektakularnie. Dużo obliczeń ma do wykonania procesor, dodatkowo jeszcze przecież wszystko nagrywa się OBS-em, a więc jednak tutaj obciążenie jednostki jest dość duże. No przecież ja nie mam jakiegoś super sprzętu. Dobrze, zatrzymam postęp animacji i teraz popatrzmy, tak to wszystko teraz wygląda. A więc ja powiem tak, że mi się wydaje, że wycofam się tutaj z tego. Rzeczywiście tu sobie zmniejszę na 1 i wygeneruję teraz animację. Taką, bo to będzie w zupełności wystarczające. Dobrze będzie się prezentowało i dobrze będzie wyglądało.
żeby powiedzmy z tym realizmem za bardzo nie przesadzić, dobrze, zatrzymam. Tak to wszystko wygląda. Teraz jeszcze mogę sobie wybrać jakieś położenie, które mi będzie bardziej pasowało. Nie wiem, może takie. Ok, tu mi się podoba, jest to fajnie. Dobrze. Takie położenie sobie wybiorę. No i teraz zatwierdzam modyfikatory, a więc po kolei. Jeden modyfikator, modyfikator dla tkaniny. Wejdę od razu do obiektu na przykład i tutaj też mam modyfikator kolizyjny przypisany. To żeby go usunąć, to muszę wejść do zjawisk fizycznych i tutaj wyłączyć kolizję. Wyłączam kolizję na masę i wyłączam kolizję na tym przewodzie, ponieważ już w ten sposób nie będę modelował. No i teraz co? Do tkaniny tej dodam modyfikator teraz jeszcze subdywizji. Widzicie, o, zagęszczę siatkę. Jeżeli mam tu jakieś na przykład takie niepokojące powierzchnie, ostre artefakty, to jeszcze mogę wejść powiedzmy o, do trybu edycji, zaznaczyć wszystkie wierzchołki, prawy przycisk myszy i tu mam taką opcję autowysmuklanie wierzchołków i mogę po prostu sobie z automatu usunąć gdzieś jakieś takie większe odkształcenia. Mi się wydaje, że tak chyba będzie dobrze, tak to zostawię. OK. Dodam modyfikator subdywizji. No i teraz, jeżeli pamiętacie z poprzedniego mojego poradnika, ja sobie wejdę tutaj na tą maskę i jak widzicie, do maski są przypisane modyfikatory takie wygładzające, jednocześnie pozwalające mi wymodelować twardą powierzchnię, przystającą do siebie, dokładnie przystającą. I teraz ten stos modyfikatorów mogę przenieść na tkaninę. I jak to zrobić, to też o tym mówiłem w swoim ostatnim poradniku, ale powiedzmy tą czynność powtórzę. Zaznaczam tkaninę, zaznaczam shiftem w drugiej kolejności maskę, Ctrl-L i linkuję, można powiedzieć, modyfikatory z tego obiektu zaznaczonego na żółto na obiekt pomarańczowy. I teraz jak zaznaczę obiekt pomarańczowy, to widzicie, że do tego obiektu pomarańczowego zostały przypisane modyfikatory tutaj hurtem z tej maski. Nie działa tylko ten ostatni modyfikator wygładzający, ale on będzie działał, gdy przejdę tutaj do tej zakładki obiekt kontekst data i włączę sobie autowysmuklanie. Już autowysmuklanie mi zadziałało, ale tu mam, widzicie, problem z tą krawędzią. Z tą krawędzią mam dlatego problem, ponieważ ja tutaj pracowałem na wagach przypisanych do krawędzi. Mogę się od razu przełączyć na kąty i ten problem, widzicie, też zniknie. O, widzicie, bo już teraz tu nie ma takiego cieniowania na kątach, ale mogę wrócić też do wag i przypomnieć Wam, jak ja sobie selekcjonowałem z takiego całego elementu te edge loopy na granicach. A więc wchodziłem w zakładkę selekcja, wyselekcjonuj edge loopy graniczne. To tak Wam mówię dla przypomnienia. Mam edge loopy graniczne, widzicie, wszystko na tych otworach, cięciach jest wyselekcjonowane. Teraz to dokładnie widać. Wchodzę w zakładkę item, przypisuję wagę na 1.0 do krawędzi. Już modyfikator bevel spełnia swoją rolę i tutaj te wagi działają. Teraz powiedzmy, że ta tkanina jest taka bardzo gruba. No to mogę wejść wyżej do modyfikatora solidify i tutaj zmienić fazę 0,05 tysięcznych. O, i już tkanina wygląda bardziej realistycznie. No i co? I to już jest praktycznie koniec mojego poradnika. Teraz tylko powiedzmy, piszę jeszcze materiał. Przynajmniej dla viewportu do tej tkaniny. O. Tak. No i wszystko wygląda inaczej.
a teraz już nic innego mi nie pozostaje, jak odpalić przygotowaną animację, no i zaprezentować Wam wynik mojej pracy, no i takie krótkie podsumowanie. Ile musiałbym się namęczyć, gdybym powiedzmy chciał modelować taką odzież w inny sposób, na przykład używając panelu rzeźbiarskiego lub na przykład używając edycji proporcjonalnej. Nie wiem, czy bym taki realistyczny efekt osiągnął. Ale właśnie dzięki panelowi fizyki i zachodzących zjawisk w naturze, a przeniesionych do blendera, mogłem w bardzo prosty sposób wymodelować sobie taki spektakularnie wyglądający kaptur, spektakularną odzież. A teraz już dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami. Myślę, że sami jeszcze będziecie w tym kierunku prowadzili własne doświadczenia, no i podzielicie się ze mną swoimi wynikami pracy. A teraz już dziękuję za uwagę. I oczywiście tradycyjnie żegnam się do kolejnego poradnika i zapraszam do odwiedzania mojego kanału na YouTube.